Witam serdecznie w kolejnej sesji wideo Creative Summer. Nazywam się Marek Będowski i dzisiaj pracujemy w Adobe After Effects CC oraz Cinema 4D Lite, która jest częścią After Effects CC. Tu widzimy na samym początku Welcome Screen, gdzie możemy stworzyć nową kompozycję. Zamkniemy to okienko, ponieważ chcemy tak jakby ściągnąć sobie nagranie, które sobie wybrałem. To są takie kawałki muru, które spadają w pewnym momencie. O, właśnie to. To importuję do After Effects. Przeciągam to do mojego okienka Projects. I oczywiście teraz muszę stworzyć nową kompozycję. Prawą myszką tworzę właśnie New Comp from Selection. Wielkość oraz liczba obrazków na sekundę automatycznie jest tak jakby tworzona pasująco do naszego materiału i wybieram sobie kawałek właśnie, który mnie będzie interesował tutaj, gdzie te kawałki muru tak jakby spadają. O, tak. I opcją split layer tak jakby tnę w tym momencie daną warstwę. Naciskam B, by właśnie tutaj zacząć tak jakby preview naszego wideo, naszego pliku. I gdy ostatni kawałek muru spadnie, o, tutaj spadł, naciskam N. Tylko będę widział ten kawałek tak jakby tego pliku. I tutaj też Shift, Command czy Control D. Także tnę ten kawałek. Dobrze. To jest pierwsza część tego, co chciałem zrobić. Druga część potrzebuje teraz tak jakby informacje, gdzie będą znajdowały się obiekty, które domontuję w Cinema 4D. Prawą myszką naciskam na opcję Track Camera i tutaj także After Effects analizuje nasze wideo, nasze nagranie i te informacje, które tutaj otrzymamy właśnie z tej analizy, prześlemy do Cinema 4D Lite. Analiza została zakończona i tutaj także widzimy wiele, wiele kolorowych punktów, bardzo ważnych punktów, ponieważ te punkty po pierwsze dają nam informację, gdzie znajduje się punkt zerowy naszej kompozycji. Wybieram tutaj jeden z tych punktów. Prawą myszką dodaję opcję Set Ground Plane and Origin, znaczy tu będzie znajdował się tak jakby nasza podłoga, a inne punkty używam do tego, żeby na przykład tutaj dodać sobie solid, znaczy taką informację, która będzie ważna tylko dla mnie, by wiedzieć w Cinema 4D, gdzie chcę dodać na przykład kamerę, czy gdzie chcę położyć jakieś inne obiekty właśnie w tej scence. Nie musi być to takie duże, możemy to oczywiście sobie zmniejszyć. Nacisnąłem przycisk S na klawiaturze, żeby zmniejszyć scale. Zmniejszę to i zobaczymy, czy to wszystko działa. Tak, dosyć dobrze to wygląda. Świetnie. I teraz wyeksportujemy sobie te informacje, czyli tą kamerę, prosto do Cinema 4D, czyli przechodzimy na File, Export, Export to Maxon Cinema 4D Exporter. Zapiszmy sobie w naszych plikach tą informację, to będzie Tracking 3D. I możemy sobie to tak jakby z powrotem importować do After Effects, by szybciej przechodzić z Cinema 4D do After Effects. Przejdziemy sobie tracking, zobaczymy, jak to wygląda. Tak, i widzimy, tak jakby ta scenka, która jest projektem Cinema 4D, działa fantastycznie właśnie w naszej scence After Effects. Jeżeli chcę teraz przeskoczyć do Cinema 4D, wybieram właśnie ten nasz projekt, który teraz jest w projekcie After Effects i naciskam Command czy Control E, czyli Edit Original.
I tutaj widzimy, tu tak na środku, widzimy tą naszą kamerę, która się tam rusza. I także ten obiekt, ten null object, który tak by stworzyliśmy, a tutaj jest punkt zerowy, czyli nasza podłoga. Może dodamy parę obiektów. Tutaj mamy możliwości dodania rzeczy, które są tak jakby już stworzone w Cinema 4D, jakąś figurę, kule, cylindry i tak dalej. To jest jedna opcja, którą tutaj mamy. Inną opcję to jest tak zwany Content Browser. I tutaj są presets, na przykład różne materiały, fire, effects, metal, modele. Tutaj są na przykład okulary takie słoneczne, a dodajmy te okulary słoneczne, czemu nie. Możemy je sobie tutaj obrócić. O, tutaj widzimy okulary słoneczne. Przesuniemy je sobie trochę do góry. I powiększmy je sobie także. O, możemy sobie tak powiększyć. I one tutaj właśnie tak jakby leżą na podłodze. Inne rzeczy to jest piłka nożna na przykład lub longboard, ale to możemy w innych opcjach. The Pixel Lab, tu jest na przykład taka security camera, albo balon, albo studio lamp, traffic light. To możemy po prostu dodawać do naszej scenki, tam gdzie chcemy. Powiększmy to sobie, by to było po prostu większe. I możemy to sobie także obrócić, tak jak chcemy. I przesuniemy to tam, gdzie to by pasowało. I gdy zapiszemy to sobie po prostu przez file save i przeskoczymy do After Effects, to widzimy, że tutaj te okulary, które tak są słabo widoczne jeszcze, ponieważ musimy zmienić render na przykład na draft. O, teraz widzimy tutaj tą kamerę, która jest dosyć mała i te okulary, które to są dosyć małe, lecz one są tak jakby leżą wmontowane właśnie w naszej scence, tam gdzie je potrzebujemy. Przejdźmy sobie do Cinema 4D, by dopasować te okulary. O, możemy je zrobić troszeczkę większe. Tak. Zapisujemy to i przechodzimy do After Effects. O. I widzimy, że okulary leżą tutaj, tak jakby na dole, a kamera jest wbudowana tutaj w murze, lecz mamy tu oczywiście ten czerwony obiekt, który w Cinema 4D możemy także tutaj wyłączyć. O, by nie było go widać. Security camera także przesuniemy sobie troszeczkę w tą stronę i okulary przesuniemy sobie może troszeczkę do tyłu. Save. Przejdziemy i tutaj widzimy kamerę i okulary, które leżą sobie tutaj na dole. Także scenka w Cinema 4D została wkomponowana właśnie w After Effects. Widzimy wszystkie zmiany, które robimy sobie tam, które robimy sobie w Cinema 4D, są automatycznie przetwarzane i wkomponowane w nową kompozycję. Mała kamerka, małe okulary słoneczne. Jeżeli ktoś chce zobaczyć to wideo, co widzimy w After Effects, także w Cinema 4D, to mamy opcję importu właśnie tego naszego wideo jako background w Cinema 4D. Jak to zrobić? Muszę na początku stworzyć nowy materiał i ten materiał ma mieć oczywiście teksturę naszego wideoklipu, który tutaj jest 5900 open. On jest dodawany do naszego projektu. Widzimy, że ten tak jakby materiał jest teraz tutaj w środku. I opcją background
przenoszę właśnie to wideo i widzę je automatycznie, także nie muszę skakać tak jakby między Cinema 4D Lite a After Effectem, tam jest powrotem, ponieważ mam podgląd właśnie tego, co widzę w After Effects, także tutaj w Cinema 4D. Dziękuję serdecznie. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak użyć niebieskiego nieba, by wykluczować części właśnie tego obrazu. Dziękuję.